Trzy, ruszają. Cztery. Najszybsze dziewczyny. Dwie juniorki, dwie dziewczyny. Nieco bardziej doświadczone. I będzie fantastyczny pojedynek. Matylda Podolska, Anna Garla, Martyna Koryska, Stanisława Babuszkowa. Jest oczywiście mnóstwo ludzi. Teraz będzie trzeba się tutaj przedostać, aby śledzić ich rywalizację. Tutaj nie da się przejść, ale udało się teraz. Na prowadzeniu Anna Garlacz, Martyna Haruszka tuż za nią, a więc pędzimy za tą najszybszą, za pierwszą dziewczyną. Ania jako pierwsza od razu dopadła tutaj na kombosie, już jest na linie. Za chwilkę los do kółka, małego kółka na duże, tak. Aj! Jeszcze raz poprawieczka. A to! Teraz od razu na worek. Z worka. Z worka będzie na belkę. Ma lekką przewagę, ale na lewym torze Martyna Harusta już się pojawiła. Dwie pozostałe zawodniczki, Ania Garlacz, Cesława Buszkowa, nieco z tyłu, ale już też na tej przeszkodzie i Ania jako pierwsza na holistik. Kolejne za Martyna, już, Martyna tutaj lekko się zagubiła w tym lesie, ale już nabrała właściwy kierunek, już biega na holistika, a my podziwiamy Annę Garlacz, która rywalizuje tutaj o tytuł najlepszej zawodniczki Barbarian Arrow Wisła 2023. Bardzo mocne tempo tej młodej zawodniczki. To jest jeszcze juniorka, a już widzimy, że rywalizuje jak najlepszymi zawodniczkami tutaj. Mamy naprawdę bardzo zdobywaną zawodniczkę w finale. Stanisława Babuszkowa. Zawsze, niemal zawsze. Ale jak ja sięgam pamięcią, to zawsze na każdym biegu, na każdym aro była w finale. Jest i teraz. Ale oprócz niej, tutaj oczywiście Martyna Harusta na drugiej w tej chwili pozycji. I tutaj goni młodziutko Anię. Także pojedynek młodości z doświadczeniem. Jak na razie to młodość wychodzi obronną ręką. Wszystkie przeszkody wyczyszczone. I teraz kobiety dwa przeskoki na Dragon Tail, dwa przeskoki na Salmonie. Tak samo jak w eliminacjach. Mężczyźni będą mieli po trzy przeskoki. Mężczyźni będą startować tuż po kobietach, ale póki co patrzymy na rywalizację kobiet. Jest! Czyściutko wszystko. Jest Dragon Tail, teraz Salmon. Na razie nie widać kolejnych zawodniczek. Chociaż właśnie chyba już dobiegają. Już tu mamy Ania odpoczywa, tym samym Stanisława Babuszkowa jako druga zawodniczka na Dragon Tailu, Martyna Harusta na trzecim. Matylda Podolska gdzieś nam została tu. A tu mamy już pierwszy przeskok. Drogi jest, sześciotko. Pięknie, Ania Garlacz tutaj wychodzi na prowadzenie. I musi uciekać przed Stanisławą, ale Stanisława Babuszkowa dopiero na Dragon Tail. Nie, już nie jest na Dragon Tail. Stanisława już jest na Salmon Ladder. Tam ma dwa przeskoki, ale Ania póki co prowadzi, idzie ostro, idzie bezbłędnie. I teraz końcóweczka. Miało nie być hakera w finale. Hakera przebiegamy. Bez hakera i biegamy na wiślański rynek. Tutaj zostaje nam Fatality. A za Fatality coś już jest, już tylko rampa. Kołki przygotowane, Fatality gotowe.
Ania zerka, gdzie są przeciwnicy, gdzie są jej rywalki. Wykorzystuje ten czas, aby odpocząć. Aby łapy odpoczęły. To naprawdę już jest dużo przeszkód za nią. Już 9 co najmniej trudnych technicznych przeszkód. I pompa w łapach już może się pojawić. Zmęczenie, ale ona idzie dalej. Nie czeka. Nie czeka, aż pojawią się zawodniczki w pobliżu. Ruszyła. Jest. Fatality. Zaczynamy od kołków. Potem drabinka. A za drabinką ninja ringi. Ninja ringi. Teraz kółka do końca. Kółka do końca. I zostaje tylko rampa na dwa ostatnie elementy. I Ania! Ania!